Najpierw wam pokażę w krótkich słowach to, o czym mówi szatan w czasie egzorcyzmu właśnie o Maryi. Szatan wyznaje. Maryja jest tą, która wprowadza ogromne zamieszanie w moich planach. Jest niszczycielką mojego królestwa. Nie pozwala odnieść mi zwycięstwa i już przygotowuje mi klęskę. Ciągle plącze mi się pod nogami, wciąż przeszkadza mi, przecinając mi drogę, podpuszczając swoich fanatyków do odbierania mi dusz, tam, gdzie sięgają moje głośne podboje. Kiedy podczas modlitwy odczytywane było wezwanie do Matki Bożej, demon zaczął krzyczeć: tylko ona jest wszędzie, ona mnie zabija, zawsze mnie zabijała. Wszystko przewraca do góry nogami. Ten jej przeklęty płaszcz mnie dusi za każdym razem. Żaden z nas tego nie wytrzyma. Wtedy egzorcysta zawołał: dziękuję Ci, Matko, dziękuję Twemu niepokalanemu sercu. Demon odpowiedział: zostaw to serce w spokoju. Przebiliśmy je mieczem, a ono nie umarło. Ukrzyżowaliśmy jej syna, a ona nie umarła. Dostała więcej dzieci. Podczas innego egzorcyzmu, kiedy egzorcysta oddawał cześć niepokalanemu sercu Maryi, demon odpowiedział: jej serce sprawia nam ból. Im bardziej przebijaliśmy to serce, tym mocniej biło. Im bardziej miażdżyliśmy to serce, tym bardziej ona miażdżyła nas. Im bardziej cierpiała, tym bardziej cierpieliśmy i my. Chcieliśmy zrobić jej na złość, a ona zabijała nas swoim płaczem. Jej łzy są ogniem, który nas zabija. Innym razem ten sam egzorcysta wzywa wstawiennictwa niepokalanego serca Maryi, a demon zaczął mówić o kolcach, które tkwią w tym sercu oraz o ludziach, którzy chcą ofiarować Maryi swe zadośćuczynienie. Powiedział wtedy: ludzie pomogli mi wbić w to serce mnóstwo kolców, tysiące miliardów. Sami żeście mi pomogli wbić te wszystkie kolce, właśnie wy. Ale im więcej kolców, tym większą ma siłę. Im więcej krwi, tym więcej mocy. Im więcej cierpienia, tym więcej chwały. Wasze grzechy zamieniły się w chwałę, bo wiele dusz poświęciło się jej, żeby zadośćuczynić za zniewagi. Każda dusza, która jej się poświęca, wyciąga kolec z jej serca. A każdy taki wyciągnięty kolec jest jak ognisty pal, który przebija nam mózg. My ich bijemy, pokonujemy ich, palimy, drapiemy, rozszarpujemy ich na kawałki, a oni padają na kolana i się modlą. My im ubliżamy, szkalujemy ich, znieważamy, a oni padają na kolana i się modlą. Ta tortura nigdy się nie kończy. Ta tortura nigdy się nie kończy. Jest ich za dużo, za dużo. Tylu głupców się jej poświęca. Tylko na to czekają, żeby umrzeć dla niej, dla jej syna. Innym razem diabeł odparł: to wszystko przez nią, mówi tutaj o Matce Bożej, wszystko z winy jego matki. Uczyłem tę idiotkę, mówi o sobie dręczonej, nienawiści do niej, a tamta i tak wygrała. Ona, czyli Matka Boża, nieustannie się modli. Nawet przez chwilę nie siedzi cicho i ciągle nas biczuje tymi swymi modlitwami. Za każdym razem, kiedy schodzi na ziemię, pogrążamy się coraz niżej. Każda jej łza to dziura w naszej skórze. Każde jej spojrzenie szarpie nam mózg na kawałki. Każdy jej krok to nasz koniec. Usiłujemy ją powstrzymać, ale nie możemy, bo ona jest silniejsza od nas. Zły nie ma nad nią żadnej władzy. Innym razem mówi egzorcysta, czytając Ewangelię Jana: niewiasto, to syn Twój, oto matka Twoja. Demon nie wytrzymał i powiedział: w jednej chwili umiłowała wszystkie swe dzieci przez wszystkie pokolenia i znowu powiedziała tak. Aniołowi powiedziała tak, a pod krzyżem znowu powiedziała tak swemu synowi. Po to, żebyście stali się jej dziećmi. Egzorcysta zrozumiał, że demon wbrew swojej woli musiał wyznać coś, czego nigdy nie chciał powiedzieć. Czytał dalej: od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Diabeł okazał wielką odrazę i dodał: czyste dusze przyjmują do serca Matkę Boga. Wasze ciało i wasz duch to dom pański. Do tego domu ją przyjmujecie. Wszystkie dzieci Boże powinny wziąć Maryję do siebie. Tego was uczyła swoim życiem. Maryję macie wielką pomoc. Powinniście częściej z niej korzystać. Módlcie się do niej więcej. Weźcie ją do siebie. Ona towarzyszy każdemu z was. My, demony, staliśmy pod krzyżem. Podburzaliśmy niektórych przeciwko niemu.
żeby mu ubliżać, żeby go obrażać, żeby rzucali mu wyzwania. Innych kusiliśmy, wzbudzając w nich wątpliwości. Mawialiśmy im, że to nie może być prawdziwy Mesjasz. Niektórzy poszli tam, żeby zobaczyć jakiś cud i przekonać się na własne oczy, że to on jest Mesjaszem. Co za durnie. Przepędziliśmy stamtąd mnóstwo ludzi. Przestali w niego wierzyć. Przerazili się, widząc, jak umiera. Zostało paru niedobitków. Oni z kolei doszli do przekonania, kiedy już umarł, że to wszystko nieprawda. Bo skoro umarł, to już po wszystkim. Nic się już nie da zrobić. Kiedy zdejmowali ciało z krzyża, kusiliśmy nawet Jana. Wmawialiśmy mu, zobacz, jak skończył ten wasz Mesjasz. Zobacz, jak skończył ten twój Mesjasz. Kusiliśmy nawet jego matkę. Miała rozdarte serce. Ale jednocześnie w tym sercu panował nieopisany pokój. Wszystkim przebaczyła. Kochała i cierpiała. Jej przebaczenie było całkowite. Jej miłość była całkowita. Jej ofiara była całkowita. I to nas pokonało. Bezskutecznie podkopywaliśmy jej wiarę. Ona nie przestawała się modlić. Tylko ona jedna wierzyła w zmartwychwstanie. Jej serce już wszystko wiedziało. I tamtego dnia o świcie, dzień szabatu, on przyszedł najpierw do niej. Nie wiemy, o czym sobie mówili. Widzieliśmy ich. Widzieliśmy tylko, że się cieszy i mnoży swoje zwycięstwa. Spotkanie promieniowało pokojem, nieskończoną miłością, ale nie mogliśmy nic usłyszeć. Ich rozmowa była poza naszym zasięgiem. A potem zobaczyliśmy Magdalenę idącą do grobu.